Dzień dobry. Prosimy Wojtku, wylosuj jeden zestaw. Zestaw numer 3. Bardzo proszę, 15 minut na przygotowanie. Dziękuję. Proszę, a Mateusza poproszę do nas. Ja zacznę odpowiadać od zadania pierwszego. I tutaj winterlidyzm, podobnie jak mesjanizm, świadczy o ważnej roli narodu polskiego w dziejach świata. Sam winterlidyzm możemy nazwać sprowadzeniem mesjanizmu na ziemię, ponieważ mesjanizm zakładał, że to cierpienie narodu polskiego spowodowane jest z góry przez Boga. Bóg tak założył, że naród polski będzie cierpieć dla dobra świata, dla dobra ludzkości. Natomiast winterlidyzm zakładał, że to naród polski cierpi, ponieważ sami Polacy tak chcą. Juliusz Słowacki uważał, że podobnie jak winterlidyzm skoncentrował atak wrogów na sobie, dając okazję do ataku reszcie żołnierzy ze swojego oddziału. Tak też Polska, wzniecając powstanie przeciwko Rosji, w tym wypadku było to powstanie listopadowe, no bo Kordian został napisany tuż po upadku powstania listopadowego, jako takie przemyślenia Juliusza Słowackiego na temat tegoż powstania, dlaczego ono upadło. Wracając tak też, Polska wzniecając powstanie i koncentrując na sobie uwagę Rosji, pozwala reszcie Europy na uzyskanie wolności. Idea winterlidyzmu została przedstawiona właśnie w Kordianie, o którym wcześniej wspomniałem. Tytułowy bohater, będąc na Mont Blanc, zrozumiał, że to tylko walka zbrojna za ojczyznę pozostaje niezmiennie najważniejsza i każda walka zbrojna w imię wartości jest słuszna i ma sens. Wtedy to też pojawiło się hasło Polska winterlidem narodów, no, które jest analogiczne do hasła z Dziadów części trzeciej, Polska Chrystusem narodów, bo jak wiemy, Juliusz Słowacki z Adamem Mickiewiczem nieustannie konkurował. I sam Kordian właśnie jest też taką odpowiedzią Słowackiego na Dziady Mickiewicza. Teraz przejdę do zadania drugiego i tutaj uważam, że środki stylistyczne umożliwiają poecie wyrażenie własnego stosunku do opisywanej rzeczywistości. Widzimy to w tekście zamieszczonym poniżej, w tekście Przedwiośnia Żeromskiego, gdzie dzięki środkom stylistycznym został ukazany kontrast pomiędzy dwoma światami, światem szlacheckim i światem reszty grup społecznych. Cezary, będąc gościem Wielosławskich, nie zna zasad i manier panujących w dworku szlacheckim. I tutaj postaram się przytoczyć cytat. Cezary, nie czekając na domowników, zabrał się do kawunci, korzuszków, śmietaneczki, chleba, który płatał po żołniersku, do rogalików, które chrustał od jednego zamachu, do ciastek, miodu i konfitur. Tutaj jest ukazane, że Cezary nie zna manier, więc nie czeka na resztę domowników, tylko zabiera się do śniadania sam. Żeromski też przez nagromadzenie czasowników ukazuje dynamizm sytuacji, którą jest przygotowanie śniadania, a też przez wyliczenia i zdrobnienia, które znajdują się w tekście, w ironiczny sposób ukazuje zasady panujące w Nawłocie, które są już przestarzałe. To jest świat przestarzałych wartości. No i też przepaść, która panuje między tymi dwoma grupami społecznymi. I tutaj też postaram przytoczyć się cytat. Nakryto stół i piorunem wniesiono koszyczki z chlebem żytnim, z bułkami własnego wypieku, z suchymi ciasteczkami i rogalikami. Maciejuno własnoręcznie naznosił słoików z miodem, konfiturami, konserwami, sokami. Tu postawił masełko, tam rogaliki. Innym przykładem, gdzie środki stylistyczne pozwalają poecie na wyrażenie własnego stosunku do opisywanej rzeczywistości, jest Pan Tadeusz Adama Mickiewicza. Tam opisy rzeczywistości pozwalają na wyobrażenie sobie opisywanego świata i ukazują ciepły stosunek Adama Mickiewicza do ojczyzny, co jest już widoczne na początku utworów Inwokacji, gdzie Adam Mickiewicz porównuje ojczyznę do zdrowia. Innym przykładem jest Grzybobranie. Tam Mickiewicz poprzez różne wyliczenia i epitety ukazuje bogactwo lasów wileńskich, a także inne opisy przyrody, które są bardzo szczegółowe i drobiazgowe. Dzięki też epitetom pozwalają stworzyć obraz plastyczny, co staje się zwerbalizowaną tęsknotą Mickiewicza do ojczyzny, w której się już nie znajduje, gdyż pisząc Tadeusza, pana Tadeusza jest na emigracji. Czy
To wszystko? Tak, dziękuję. To dziękujemy bardzo. Przejdziemy teraz do pytań. Dobrze, Mateusz, to pozwolisz, że zacznę od zadania pierwszego. Dobrze? I tutaj mam takie pytanie do ciebie. Czy ty masz w sobie cechy romantyka? Możesz uzasadnić odpowiedź? Uważam, że tak, gdyż Kordian w swojej młodości, jako 15-letni chłopiec, poszukuje sens istnienia. Występuje w nim ten jaskółczy niepokój. Sam Kordian też odkrywa świat, poszukuje swoje miejsce w tym świecie. Potem na Mont Blanc znajduje je w walce zbrojnej. On uważa, że walka zbrojna za ojczyznę jest sensem jego życia, ale to też poszukiwanie tego sensu istnienia i odkrywanie świata. Kordian też dostrzega, że świat nastawiony jest bardzo na materializm, nie interesują go za bardzo wartości duchowe. Ja też uważam, że poszukuję swojego miejsca w świecie, poszukuję tego, czym jest świat i jakie wartości tym światem rządzą. Dziękuję. Mateusz, przejdziemy do pytania drugiego, tym razem związanego z zadaniem drugim. Powiedz mi, za pomocą jakich środków językowych ty mówisz o bliskim dla siebie miejscu? Na pewno używam dużo epitetów. Epitetów, które nadają plastyczność obrazu, bo ja chcę też przekazać swojemu odbiorcy miejsce tak, żeby był sobie je w stanie wyobrazić, żeby wiedział, o którym miejscu myślę, nawet jak na początku nie przedstawię, że to jest to konkretne, ta konkretna miejscowość. Używam też dużo metafor, które pozwalają na ukazanie bliskiego związku z tym miejscem mojej osoby oraz dużo wyliczeń. Wyliczeń, które pozwalają na drobiazgowe wykazanie cech tego miejsca, jakie to miejsce jest i dlaczego dobrze się w nim czuję. Dobrze. Wszystko? Tak, dziękuję. Dziękujemy bardzo.